jak byłem w seminarium, mieliśmy, to było na filozofii czy na teologii, jak przyszedłem na filozofii. Przyszło do nas dwóch, dokoptowali, bo to w ramach było takiego pomocy Polakom i katolikom na wschodzie, że powołanie ze wschodu przychodziły do Krakowa, do Salezjanów i na nasz rok trafił chyba z Białorusi jeden kleryk, Oleg, i drugi Gruzin, Dawid, nie pamiętam nazwiska. Owy Dawid dał się rozpoznać na sposób taki, że jak na pierwszym roku filozofii były, na jaki dzień my się przebieraliśmy, na świętego Mikołaja chyba, w ramach takich zabaw kleryckich był, że się należy jakoś przebrać, to on się przebrał, no za bardzo się nie przebrał, bo tak jak w sutannie został, tylko założył sobie czerwony pas i piuskę. I starzy profesorowie, to jest profesor Wilkołek, mieli takie doświadczenie, że jak ktoś tak robi, to raczej źle o nim świadczy i może źle skończyć. Znaczy, że ma jakąś taką manię wielkości, kariery. Nie wiem, jak skończył ów Dawid, chyba Gruzin, on był z Gruzji. No i takie słuchy, jak wróciliśmy się ze seminarium, o tym Dawidzie, kleryku Dawidzie, Gruzinie, który też na asystencję się udał, gdzieś tam katechizował, chodziły, że dzieciom na katechizie mówił, że anioł Gabriel wstąpił w Nazarecie do czy na Matkę Najświętszą i zapłodnił Matkę Najświętszą. Tak. Nie wiem, jak skończył, ale w każdym razie, jak słyszymy prawdę o tym, że Pan Jezus mógł się począć ze świętego Józefa, to odrzucamy. Pan Jezus się począł tak, jak się począł. Ani nie z plemnika Józefa, ani nie dlatego, że to Duch Święty zapłodnił Matkę Najświętszą. Ale mamy pięknie powiedziane, że za sprawą Ducha Świętego. Za sprawą Ducha Świętego. Nudzi was to, jak tak, bo Pan już tu... Myślałem, że tam tak patrzę, jak słuchacie, że to gada ksiądz.